Czy ktoś wie, kto to jest? Ja wiem, ale nie powiem. A? Bo nie powiedziałeś. No właśnie. Wiesz, ty i moja żona, i chyba Mariusz. Nie ma? Ktoś z rodziny. Ciekawa. Nie ma odpowiedzi. Dobra. Tu jest zdjęcie takie troszeczkę bardziej aktualne. Jakiś sztukmistrz walki. Masutatsu Oyama. Współczesny wojownik. Dobra, zaczynamy. Jego droga wojownika zaczęła się w latach 20. ubiegłego wieku. W Korei, niedaleko Seulu. Pierwsze sztuki walki zaczął trenować w wieku 9 lat. W Chinach, na farmie. Znalazł pierwszego mistrza. Potem wrócił do Korei, jak miał około 15 lat. 12. Potem się wyprowadził do Japonii. I właśnie przeprowadzając się do Japonii, przyjął imię i nazwisko Masutatsu Oyama. W Japonii dalej trenował sztuki walki, trenował judo, boks i karate. W wieku 20 lat miał czwarty stopień mistrzowski, czyli tak zwany czwarty dan w karate, które trenował. Ale zaczęła się wojna, II wojna światowa. Wstąpił do japońskiego lotnictwa i trenował, żeby zostać pilotem, u nas się mówi kamikaze. Na szczęście nie poleciał. Ale jak wiemy, II wojnę światową Japonia przegrała. Więc Oyama czuł się z tym bardzo źle, nie umiał sobie z tym poradzić. Na szczęście pomógł mu jego były mistrz sztuk walki. I po dalszych treningach zaproponował mu taką drogę, którą przeszli inni dalej kiedyś w przeszłości. Zaproponował, żeby Oyama wyjechał i zamieszkał sam w górach i tam trenował dalej swoją drogę wojownika, drogę karate. Oyama to zrobił, w większości mieszkał tam sam, tylko przez pewien czas miał współtowarzysza i przez 14 miesięcy trenował. Mieszkał sam w górach i trenował. Już wtedy miał stopnie mistrzowskie w karate, więc pogłębiał tę wiedzę i te umiejętności bardzo. Kiedy wrócił po 14 miesiącach treningów, od razu wygrał pierwsze japońskie mistrzostwa karate po II wojnie światowej. Więc wrócił jako dojrzały zawodnik. Niestety potem na fali sukcesów i łatwych pieniędzy zaczął pracować z gangsterami i w końcu trafił do więzienia. Także jego droga wojownika wzięła dosyć mocny zakręt, ale po wyjściu, po pół roku wrócił do swojego poprzedniego planu, znowu pojechał w góry, tym razem na 18 miesięcy, gdzie trenował, jak było potem mówione, po 12 godzin dziennie przez półtora roku. Kiedy wrócił, był gotowy, żeby pokazać, kim jest, co potrafi i żeby pokazać swoją dominację, można powiedzieć, swoją wiedzę, swoje umiejętności. Jeździł po świecie, również jeździł do Stanów i po Europie, brał udział w takich walkach, można powiedzieć pokazowych, ale prawdziwych, walczył z wieloma przeciwnikami, wielokrotnie z wieloma naraz. Takie jego osiągnięcie, za które jest bardzo podziwiany i znany, była to walka z kolejnymi 300 przeciwnikami przez 3 kolejne dni, znaczy 100 dziennie, 100 osób dziennie. To jest znana próba, którą przeszło dosłownie kilka osób na całym świecie, tylko że nie 300, znana próba nie jest z 300 przeciwnikami, ale z setką przez jeden dzień. On robił to przez 3 dni, dzień po dniu. Walczył też na arenach z bykami. Były troszkę inne czasy niż teraz. Walczył z bykami, co mamy tu na zdjęciach też. Zabił 52 byki gołymi rękami. Można tak powiedzieć. Kiedy skończył, można rzec, propagowanie tego, co potrafił, przeszedł bardziej w stronę nauczania, założył dojo, które było źródłem stylu karate, który jest formą najbardziej kontaktową. Nazywa się to karate Kyokushin. W 1993 roku rząd japoński nadał mu honorowy stopień 10 stopnia mistrzowskiego, 10 dana w
tak jakby chcąc go uhonorować za jego zasługi. Zmarł rok później, ale no, został zapamiętany jako ostatni samuraj. Droga do mistrzostwa Oyamy była długa i kręta. W każdej dziedzinie wiedzy zaczynamy od tego, że nie wiemy nic, potem potrzebujemy mistrzów, potem potrzebujemy własnej refleksji, żeby to pogłębić, żeby osiągnąć ostateczne mistrzostwo. Dzisiaj będę wam mówił o drodze wojownika DDD. Opowiem wam, jak zacząć, jak rozwinąć i jak, mam nadzieję, osiągnąć sukces na tej drodze, używając Ruby. Cześć, jestem Paweł, zaczynamy. Na którym etapie Paweł jesteś? To będzie na koniec. W każdej dziedzinie wiedzy, jak mówiłem, są stopnie wiedzy. W karate Kyokushin obecnie wyraża się je w ten sposób. Idziecie na pierwszy trening, dostajecie biały pas za nic, za to, że tam jesteście. Później ominąłem tutaj co drugie, żeby slajdzie mi się nie zmieściło, natomiast dostajemy kolejne pasy. Pomiędzy nie ma kolorów, są tylko takie przejściowe pasy i wyrażane są to, jest to stopniami Q. Można sobie wyobrazić, że nasza droga do DDD może wyglądać podobnie. Na początku nie wiemy nic, ale jesteśmy zainteresowani. Macie biały pas. Dla was myślę, że nawet już należałoby się pomarańczowy co najmniej za to, że zostaliście wystawieni na pewną wiedzę na temat DDD. Później, jak idziemy tą drogą, poznajemy pierwsze techniki, dostajemy wiedzę, poznajemy techniki, zaczynamy ich używać. Później, najczęściej właśnie pod okiem jakiegoś mistrza, piszemy pierwsze projekty. Później dochodzimy do takiego ciekawego miejsca, kiedy rozumiemy już wszystko na tyle, że możemy powoli zachęcać innych. Możemy im opowiadać, możemy im opowiedzieć o tych właśnie pierwszych technikach, których się mogą nauczyć. I po pewnym czasie stajemy się naprawdę doświadczeni, aż osiągamy poziom mistrzowski, czarny pas. Sęk w tym, że akurat w karate Kyokushin jest jeszcze 10 stopni mistrzowskich. Więc to pokazuje, że droga nie kończy się na osiągnięciu poziomu mistrzowskiego, tylko zawsze można być lepszym i zawsze można się rozwijać. Dobra, przejdźmy do konkretów. To jak możemy zacząć? Przepraszam, dobra. Przede wszystkim niesamowicie super, że tu jesteście, bo to jest właśnie ten początek. Przyjść na pierwszy trening, dalej jakoś pójdzie. Ale skoro już tu jesteście, to wam tylko wspomnę o czymś, o czym mówiłem na poprzedniej prezentacji, jakieś 3 miesiące temu, nie będę się bardzo powtarzał. Opowiadałem o tym, jak można zamodelować domenę w projekcie Ruby on Rails, używając tych 3 elementów. Entity, czyli encja, value object, czyli value object i aggregate. Używając tych 3 elementów opisanych przez Erika Evansa w książce, która leży gdzieś tu i spełnia swoją rolę, super książka, naprawdę polecam, za pomocą tych 3 elementów możemy zamodelować, czyli opisać domenę naszych projektów w bardzo, bardzo wyraźny i czytelny sposób. Przelecę tylko bardzo szybko. Entity, czyli encja, obiekt, już wiemy na szczęście, czym jest obiekt, obiekt, który jest zdefiniowany przede wszystkim przez swoją tożsamość. Jeżeli coś ma tożsamość, wasi klienci, wasi userzy, produkty, operacje bankowe, coś takiego, to jest to encja. Możemy zawsze rozróżnić 2 encje na podstawie tożsamości, które mają, oraz ma również zachowania. Oczywiście mają również swoje cechy, ale nie to jest ich najważniejszymi elementami. Drugim elementem jest value object, czyli obiekt wartości, jak jest napisane w tłumaczeniu książki Vernona. Jest to obiekt, który wyraża jakiś opis rzeczywistości, może to jakąś wartość. Takimi najbardziej rozpowszechnionymi value objectami jest na przykład klasa money, która łączy ze sobą wartość i obiekt, który wyraża pewną wartość. Albo długość i szerokość geograficzna połączona w jeden obiekt też może być bardzo, bardzo fajnym value objectem. Trzecim elementem z taktycznego DDD, o czym Piotrek już wspominał, jest agregat. Agregat to jest zbiór obiektów. Możecie otworzyć jakiś codebase DDD i nie znaleźć ani jednego słowa agregat, a mimo wszystko one będą wszędzie. To jest po prostu zbiór obiektów, których model
jest wyrażone w ten sposób, że jest jeden obiekt, tak jakby powiedzmy główny aggregate truth, z którym się komunikuje cała reszta systemu, natomiast wewnątrz tutaj, wewnątrz naszego agregatu, takiej przestrzeni zamodelowanej, mamy inne encje, inne value objecty, natomiast cała komunikacja odbywa się przez to główne entity i to entity jest, to główna encja aggregate root jest strażnikiem tego, żeby wszystkie zmiany w ramach tego agregatu były dokonywane albo spójnie, albo wcale. I żeby używać tych trzech rzeczy, nie trzeba wiedzieć nic z tych książek praktycznie, nic o takim głębszym DDD, tylko możemy używać czystego Ruby on Rails, może nawet tak, że nikt się nie spostrzeże, i możemy tego wszystkiego używać. To jest Encja. Application Record ma oczywiście ID, ma swoją tożsamość. Ta Encja używa value objectu przez rejsowe API Composed Of. Wygląda średnio, ale działa. Tu mamy przy okazji, musimy do tego dorobić sobie taką klasę. Ta Encja ma jakieś zachowania. To jest root naszego agregatu, więc do naszego agregatu możemy przekazać prośbę wykonania jakiegoś zachowania. Też pilnujemy jakichś pewnych zasad biznesowych, więc tu jest wszystko. To jest agregat, to jest encja, to są value objecty. I to jest mniej więcej tak daleko, jak możemy dojść z taktycznym DDD, czy w ogóle z DDD tak naprawdę, używając derails way. No tylko kwestia, jak pójść dalej. Przede wszystkim musimy rozdzielić konteksty. Jak już Piotrek wspominał, DDD jest, w DDD najważniejsze jest to, żeby zamodelować domenę. Domenę, czyli to, co faktycznie nasz biznes, nasza aplikacja robi. Żeby to zrobić, musimy rozdzielić elementy naszego biznesu na mniejsze kawałki. To, czym się nasz, te elementy, którymi się nasz system zajmuje, nazywane są w DDD subdomenami. To są przestrzenie problemów. Czyli na przykład mamy, powiedzmy, aplikację, gdzie wynajmujemy samochody. No to taka aplikacja pewnie będzie miała katalog tych samochodów, będzie miała katalog jakichś klientów, będzie miała całą tę domenę, która zajmuje się właśnie wypożyczaniem tym, komu można, komu nie można. Domena dostępności na pewno również będzie, jak w każdym projekcie tego typu, i timesloty. To są subdomeny. Subdomeny nie mają nic wspólnego z programowaniem, musimy je najpierw wymyślać. Dopiero później te domeny będziemy implementować w naszym kodzie za pomocą tak zwanych bounded kontekstów, czyli osobnych fragmentów naszego programu, których każdy bounded kontekst będzie tak jakby rozwiązywał problemy z każdej subdomeny. Jak zostało powiedziane, jak już się nauczymy, co to są te subdomeny i co to są te bounded konteksty, możemy sobie przeprowadzić event storming, żeby je odnaleźć, żeby mieć świadomość, że one istnieją, bo czasem nie jest to takie oczywiste. Nie jest to jedyna technika, ale to nie jest prezentacja o technikach, więc pójdziemy dalej. Kiedy już będziemy wiedzieli, jakie chcemy zdefiniować bounded konteksty, musimy użyć modułów i to nie są Ruby moduły. Tak jak przy okazji, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Za każdym razem, kiedy widzicie coś napisane wielkimi literami, to jest termin opisany przez Evansa w tym Blue Booku. On, co na początku mnie troszkę drażniło, ale potem bardzo mi się spodobała ta konwencja, to są takie słowa kluczowe, to są takie słowa entity, value object, module, bounded context. W ten sposób są zaznaczone, to są słowa z książki de facto. Opisane i zdefiniowane w tym podejściu. Używamy modułów. Moduły znaczą, po prostu musimy podzielić naszą aplikację na rozłączne fragmenty. W Rubim to się akurat tak ciekawie tłumaczy, bo my mamy moduły. Nasze moduły definiują namespacy. W Javie były to pakiety na przykład i w różnych językach różne elementy. Czyli przez moduły tutaj rozumiem rozdzielne elementy aplikacji. No dobra, ale wracamy do Railsów. Co możemy zrobić w Railsach, żeby to zaimplementować? Bo dzisiaj chcę wam pokazać kompletną aplikację Railsową, używającą w większości najważniejszych pojęć DDD, napisaną używając
aplikacji, którą dostajecie, jak napisacie Reissue i nic więcej. Więc musimy rozdzielać nasze moduły, musimy rozdzielać naszą aplikację na moduły. Możemy użyć namespace'ów, jest to bardzo naturalne w Ruby. Możemy użyć engine'ów, jak zostało wspomniane. Możemy rozdzielić na osobne aplikacje, bo konteksty mogą być osobnymi aplikacjami zupełnie. I bardzo często są. Możemy użyć znowu ZBlazera. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy twórca ZBlazera, nie wiem, czy tak myślał, że wszyscy, którzy będą mówić o DDD, będą mówić o ZBlazerze. Albo w sumie w dokumentacji nie ma o tym ani słowa, ale rzeczywiście jest to jakiś sposób, żeby podzielić na moduły. Jako, że piszemy prostą aplikację i do tego mi to bardzo odpowiada, użyjemy namespace'ów. I teraz, gdzie to włożyć? Z całej tej prezentacji, z całej tej aplikacji, pewnie tutaj najczęściej zmieniałem zdanie, jako, że mamy rejsy, które mają taką niesamowitą właściwość, że cokolwiek wrzucimy do app, to będzie działać, więc dodałem kolejny folder, modules. Foldery w app, jak pewnie wiecie, nie dodają nam namespace'u, tylko po prostu są workami na pliki, które są auto-ładowane. W folderze app modules wydzieliłem konteksty. Dostępność, billing, katalog samochodów, katalog klientów, czy mamy tutaj rentals na koniec. Bo przypominam, wynajmujemy samochody. Dobra. Skoro już mówiłem, że i wszyscy mówimy dzisiaj, że domain-driven design to najważniejsze jest właśnie ten element domain, czyli domena, to co nasz biznes robi, musimy jakoś sprawić, żeby ta domena była rzeczywiście najważniejsza w naszym projekcie, przynajmniej w pewnych jego aspektach. Więc musimy ją oddzielić od innych elementów naszej aplikacji. Są różne podziały na warstwy aplikacji, najróżniejsze. Trzy takie dosyć podstawowe i spotykane praktycznie w każdym podziale w jakiejś formie to warstwa aplikacji, domeny i infrastruktury. Warstwa aplikacji to jest wszystko to, w jaki sposób nasza aplikacja jest wołana. To może być z kontrolera, będę teraz już operował rejsami. To może być z kontrolera, to może być z joba sidekickowego, może to być uderzenie z jakiejś, nie wiem, z kolejki coś odebraliśmy. Ogólnie to jest warstwa aplikacji odpowiada za to, co wchodzi do naszej aplikacji, jakiś request, powiedzmy, ogólnie rozumiany. Warstwa infrastruktury znowu to jest to, jak działa nasza aplikacja na niskim poziomie, czyli na przykład w jaki sposób zapisujemy do bazy danych, w jaki sposób wysyłamy maile, nie dlaczego wysyłamy, tylko na przykład akurat jakiego providera mailowego mamy albo jaką bazę danych wykorzystujemy. To jest warstwa infrastruktury, a warstwa domeny to jest jak myśli, jakie decyzje podejmuje. Żeby to zrobić, szczególnie Vernon w tej czerwonej książce opisuje bardzo taką spójną koncepcję podzielenia na warstwy przez foldery, przez moduły znowu. Więc w każdym z naszym kontekście może wystąpić taki folder jak Application, Domain, Infrastructure. To są po prostu trzy warstwy, gdzie będziemy trzymać różne rzeczy. Nie muszą być wszystkie foldery, może być mniej, może być więcej, jeżeli ma więcej warstw. Dobra. Podzieliliśmy sobie te bounded konteksty, ale one są w dziwnym miejscu, ciężko ich się pewnie używa i w ogóle o co tu chodzi. Mamy jakąś warstwę domenową, ale w sumie w jaki sposób jej użyć w naszym zwykłym projekcie? No to wszyscy znamy i dzisiaj wszyscy o tym mówimy, nie? Serwisy. Mamy kontrolery, mamy serwis, który wyrzuca wyjątki, można lubić lub nie, na co dzień nie lubię, ale jak zaczynam pisać takie naprawdę DDD, to okazuje mi się, że to jest najłatwiejsze i jakieś takie najbardziej naturalne. W każdym razie mamy serwis, nie zagłębiajmy się co on robi, poza tym, że służy do tego, żeby jakiemuś klientowi wypożyczyć jakiś samochód. Dobra, no i mamy nasz serwis. Musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy w naszej domenie dostępności powiedzieć samochodzie już nie, znaczy w domenie dostępności musimy powiedzieć, że to coś, co określamy, nie jest już dostępne, było, a nie jest. A po drugie, musimy faktycznie wynająć, czyli te wszystkie tam, musimy tam tworzyć jakieś w środku obiekty, że ten klient wynajął ten samochód i tak dalej. To jest dwukrokowa operacja, opierająca się o dwie domeny, o dostępności i wypożyczeń. I to jest rozwiązanie oparte o Active Record. Do naszych szumnie zwanych domenowych obiektów w odpowiednich kontekstach
ładuje jeden, ładuje drugi, wykonuje na nich jakieś operacje zgodnie z programowaniem obiektowym, po czym zapisuje jedno i drugie. I gotowe. To jest serwis, który nie różni się niczym od serwisów, które piszecie na co dzień. Po prostu inaczej rozłożyliśmy kod. Nasz kod domenowy, jako obiekty domenowe traktujemy elementy active recordowe, które są rozdzielone na osobne domeny. Mamy tutaj coś ogólnie, czego książki, to muszę to powiedzieć, te nomenklatura, czy to jak powinno się robić programy opierające się o tą metodologię, dziękuję, tego słowa nie brakuje, DDD, czego nie powinniśmy robić, zapisujemy dwa agregaty w jednej transakcji. Nie powinniśmy. Powinniśmy zapisywać jeden agregat w jednej transakcji. Dlaczego? To inna historia. Do tego zapisujemy dwie domeny w jednej transakcji. Nie powinniśmy tego robić, chociażby dlatego, że każda domena może być potencjalnie osobną aplikacją. Możemy ją chcieć wyciągnąć do innego mikroserwisu, cokolwiek. Powinniśmy zapisywać tu jeden agregat w jednej domenie, ale do tego dojdziemy gdzieś pod koniec. Dobra, co tu jest naprawdę problemem, jest to, co już zostało dzisiaj dotknięte w dosyć dużym stopniu, jest to, że te obiekty, one tak nie do końca są domenowe. One są domenowe, ale one też są z warstwy infrastruktury, bo łączą, mamy w końcu Active Record, który opisuje zarówno domenę, jak i infrastrukturę. A ja bym chciał używać obiektów domenowych, czyli obiektów zapisanych w Ruby, opisujących tylko domenę. Przykład, nie do końca ważne, co one robi, ale mamy domenę rentals i obiekt domenowy klient. W idealnym świecie chciałbym go użyć, mieć jego instancję, móc na nim, powiedzmy, wykonać operację wypożycz, czyli klientowi wypożycz samochód albo zakończ obecne wypożyczenie. Tylko w relisach nie mam wprost danego sposobu, żeby to zrobić. Taki agregat, jakim tu jest klient, jest jakimś zbiorem obiektów, które są rozsiane po świecie Active Recorda, a ja chciałbym je zapisać w taki jeden spójny agregat wyrażony za pomocą Ruby. I jeżeli jest to agregat, który chcę sobie zapisać i odczytać, to dokładnie do tego służy narzędzie zwane repozytorium. Repozytorium to taki obiekt, którego zadaniem jest, bo ma wiele zadań, ale opiszę trzy podstawowe. Są też różne rodzaje repozytoriów, więc ja się skupię na takim, które się nam przyda. A po więcej zapraszam do czerwonej książki, tam jest naprawdę bardzo fajny rozdział na ten temat. Repozytorium to taki obiekt, który nam pozwala załadować agregat. Niekoniecznie pojedynczy obiekt, tylko jeżeli agregat to jest zbiór obiektów, to ładujemy od razu cały agregat. A jak to robimy? No, możemy użyć naszego kochanego języka i to jest po prostu bardzo prosty obiekt w Ruby, który ma metodę find, do którego podajemy identyfikator. Tutaj rzeczywiście musimy załadować obiekt z bazy i do tego się świetnie sprawdza Active Record. DBKR to jest Active Record, który to jest model, który w ogóle zapisałem sobie w wersji infrastruktury, czyli on będzie leżał w katalogu Catalog Infrastructure. I kiedy go załaduję, no łatwiej się nie da, przepisuję atrybuty. Można powiedzieć, ha, ma tylko atrybuty, a gdzie relacje? Szczerze, to są następne trzy linijki kodu. Albo jak sobie zrobicie jakieś abstrakcje, to może nawet jedna. Czyli w ten sposób ładujemy obiekt z bazy i przypisujemy go do poro. Co potem? Musimy go zapisać. I to jest ból, który się pojawia, bo żeby go zapisać, to najpierw musimy załadować jeszcze raz nasz obiekt z bazy. Oczywiście strasznie, bo mamy jednego selectora więcej, ale spoko, myślę, że nasza aplikacja to przeżyje, zazwyczaj robi 1000 niepotrzebnych requestów i tak. Więc jeżeli chcemy zapisać do bazy, no to mamy metodę save albo inną, bo tutaj jesteśmy, to nie musi być save, tutaj powinniśmy pewnie bardziej używać jakichś takich fraz, które nam coś mówią w naszej domenie, ale pomińmy to. Załadujemy nasz obiekt z bazy, przepisujemy atrybuty z naszego obiektu domenowego i zapisujemy. Active Record jest do tego świetny.
Trzecią rzeczą, którą nasze repozytorium może robić, to jest działanie właśnie jako taki query object, czyli ładowanie kolekcji agregatów. No ale tu nie ma co opisywać, to jest po prostu taki find na sterydach. Robi dokładnie to samo, query object, cokolwiek mamy nasze repozytorium. Dobra, więc wróćmy do tego serwisu, o którym mówiłem wcześniej. I to jest może tak dla klaryfikacji, bo słowo serwis będzie się pojawiało kilkakrotnie w różnych kontekstach. To jest serwis taki, jaki my znamy. Taki rejsowy, taki zapisany w App Services po prostu. Ale co w tym momencie osiągnęliśmy? Mamy już podzielenie na domeny, przynajmniej logiczne podzielenie na domeny. Mamy warstwę infrastruktury, która zarządza naszymi repozytoriami i ona się łączy z naszą bazą danych. Kiedy ładujemy jakieś obiekty z bazy danych, to używamy repozytoriów, ale z powrotem dostajemy już obiekty domenowe. Więc wszelkie operacje, jakie zachodzą, możemy już opisywać na czystym Ruby, na obiektach domenowych, no i później znowu używamy repozytoriów, żeby zapisać. Repozytoria mają kilka swoich zalet. Na przykład w testach możemy użyć repozytorium, które nie zapisuje do bazy danych, tylko zapisuje do pamięci, co bardzo przyspiesza testy. Ale to temat na inną prezentację. Dobra, czyli nauczyliśmy się podzielić na konteksty, podzielić na warstwy i wydzielić repozytoria i warstwę domenową. Już całkiem sporo, jak na kilka folderów dodanych do rejsów. Dobra. Teraz jest taki temat, który każdy z was, który się zetknął trochę w DDD, szczególnie w takim wydaniu, jakie mamy w Polsce, kierujące, spotkał się pewnie z określeniem read model. Read model jest jedną z nazw takiej idei, która polega na tym, że zapisujemy sobie dane przeznaczone do późniejszego tylko do odczytu. Często zapisujemy je po to, żeby było łatwiej je prezentować ostatecznemu czytelnikowi. To zjawisko ma szereg nazw, takie, z którymi się spotykam najczęściej, to jest read model albo view data, zależy w jakim środowisku się obracam w tej chwili. Kiedy mamy Przed chwilą mieliśmy przykład dwóch domen, ale weźmy sobie taki przykład listy wynajmów. Czyli wynajmujemy samochód, musimy, żeby zrobić taką tabelkę. Kto wynajął, co wynajął, kiedy wynajął. Potrzebujemy danych z trzech domen. Domen katalogu samochodów, domen katalogu klientów i domeny wypożyczeń. Więc już byśmy musieli zrobić joina przez trzy domeny, żeby to zapisać. Więc może, nie wchodząc w te domeny, tylko na warstwie właśnie naszego frameworku rejsowego, może byśmy sobie zrobili taką pojedynczą tabelkę, gdzie będą te wszystkie wpisy, właśnie chociażby taką listę wynajmów, które zrobiliśmy. Za każdym razem, kiedy ten wynajem się będzie jakkolwiek zmieniał, nie wiem, ktoś odda samochód albo weźmie nowy, będziemy aktualizować tę tabelkę. W ten sposób stworzymy nasz read model, który potem będziemy mogli wyświetlać na ekranie. Do tego jest świetny Active Record. Znowu, nie pozbywajmy się Active Recorda. Znowu jesteśmy w naszym folderze, tym razem App Models, bo jesteśmy na poziomie frameworku, tak naprawdę. Prosta tabelka, bo nie mam co opisywać. I wróćmy do naszego serwisu. Nasz Rent Car Service. Przed chwilą właśnie odczytaliśmy z repozytorium, zmieniliśmy warstwę domenową, zapisaliśmy i w tym momencie możemy zapisać read model. Tu nie ma żadnych eventów, jakby ktoś mocno szukał. Tu jest po prostu instrukcja save read model, która weźmie te dane, które są potrzebne i zapisze read model. Save record to jest moje podejście, to możemy o tym pogadać potem. W każdym razie to jest po prostu zapisanie tabelki Active Recordowej, żadnej magii tu nie ma. Tylko tak naprawdę, jakby to wszystko podsumować, co wam do tej pory powiedziałem, to na prostej aplikacji rejsowej wydzieliliśmy konteksty, wydzieliliśmy warstwy, domenową, infrastruktury i dodaliśmy read modele. Więc w tej chwili możecie napisać swoją pierwszą aplikację DDD. Sęk w tym, ona nie jest by the book, ale szczerze mówiąc, jak ona jeszcze nie zawiera paru elementów, o których wam teraz powiem, ale znajdziecie, może inaczej, community takie rubiowo-rejsowe DDD jest bardzo młode i bardzo
jak wyjrzycie do tego Java'owego, czy C-Sharp'owego, czy PHP'owego w tej chwili, które też rozrosło się bardzo, to znajdziecie masę prezentacji na temat, jak się nie przejmować tym, że twoje DDD nie jest idealne, tylko je robić. Bo nikt nie robi tak jak w tych książkach. Znaczy, nie, autorzy tych książek robią tak jak w tych książkach i jest wiele bardzo dobrych implementacji, ale to nie znaczy, że jak nie umiemy tego zrobić idealnie, to mamy go nie robić. Bo tak jak mówiłem na samym początku, jeżeli wiecie, co to jest agregat Entity Value Object, to już możecie tego używać w rejsach. Możecie już mówić, że robiliście DDD nawet na produkcji. Jak uda wam się wydzielić konteksty, to fakt, że nie zapiszecie, że będziecie zapisywać dwa agregaty w jednej transakcji, okej, ale wydzieliliście domenę, już wyszliście z waszej wielkiej kuli błota, czyli konceptu z DDD. Czegoś, czego się nie da rozwijać, jest wielkim monolitem, który wszyscy znamy. Więc macie tu już kilka sposobów, żeby ruszyć w stronę DDD, żeby wydzielić domeny, żeby ich używać, a przy okazji, jakbyście lubili repozytoria, bo szczerze mówiąc, moja pierwsza implementacja repozytoriów była taka, że to była taka warstwa logiczna, ale w dalszym ciągu był tam wszędzie Active Record. Jak wydzieliłem swoje pierwsze poro, byłem bardzo dumny, że to działa. Dobra, ale doszliśmy do jakiegoś momentu, no i teraz co dalej? Teraz dochodzimy do mojego ulubionego tematu, czyli eventów. I moje ulubione zdanie, które bardzo mi dużo tłumaczy, co to jest event. Bo event to jest wiadomość. Wiadomość, którą publikuje albo rozsyła po świecie agregat, mówiąc, że coś się w nim zmieniło. Po prostu. To, co aplikacja, co nasz ekosystem zrobi z tą wiadomością, to jest zupełnie inna sprawa. Ale wiadomość, ale event to jest po prostu wiadomość, która zostaje rozsyłana. Jeżeli eventy należą do warstwy domenowej, tak samo jak agregaty, value objecty, czy wszystko, co jest zdefiniowane w naszej domenie. Więc jeżeli chcemy mieć klasę, która opisuje event, możemy to zrobić tak. Prościej się nie da. Teraz pójdźmy na taki poziom troszkę abstrakcyjny. Jeżeli mamy jakąś naszą entity, no de facto agregat, która ma taką wiele mówiącą metodę do stuff, to kiedy ona ją zrobi, to nasz agregat po wykonaniu tej metody chciałby ogłosić światu, że stuff was done. Nasz agregat chciałby opublikować taki event stuff done. Co możemy schematycznie przedstawić w ten sposób? No to zobaczmy, jak to zrobić. Zajrzyjmy sobie do domeny availability, mamy jakiś item. Item ma dwie metody, bardzo wiele mówiące make available i make unavailable. I jest to agregat, który pilnuje tego, żeby coś, co było niedostępne, nie zrobiło się znowu niedostępne. Mamy trzy rzeczy. Po pierwsze, sprawdzamy niezmienniki. Rzeczywiście, powiedzmy, przeszliśmy nasze sprawdzenie, ustawiamy nowy stan i w tym momencie chcielibyśmy opublikować event. Tworzymy nową instancję klasy, podobnej do której wam pokazałem przed chwilą, ustawiamy jej atrybuty, ustawiamy kiedy, atrybut time w eventach jest zazwyczaj bardzo ważny i wykonujemy publish event. Co to jest publish event? Pierwsze skojarzenie jest takie, być może niektórych, że musimy zapisać je do jakiegoś event store'a albo wysłać na Kafkę. Sęk w tym, czy to jest dobry moment do tego. Nasz agregat wykonał operację, przypominam, że agregat to jest poro, które wykonało coś, jakąś zmianę swojego stanu. Mówienie całemu światu o tym, że ten stan się zmienił, w tym momencie byłoby dosyć dziwne, bo jeszcze nie zapisaliśmy tego stanu nigdzie. Więc na tę chwilę publish event, tak powiem wam, co jest pod tymi trzema zielonymi kropkami na koniec. Publish event jest zapisaniem do lokalnej tablicy eventów. Czyli wrzuciliśmy właśnie nasz obiekt event do tablicy events. I co z nim zrobić dalej? Wracamy do repozytoriów. W momencie, kiedy nasze repozytorium dostaje nasz obiekt domenowy item, po tym jak go zapiszę, ładuje wszystkie niezakomitowane eventy
i wpisuję je do jakiegoś event store'a, o czym za chwilę powiem. Za chwilę będę o tym więcej mówił. Czyli w momencie, kiedy wyemitowanie eventów jest połączone z momentem zapisu. I tutaj chciałem nawiązać do tego, o co ciebie pytałem. To też to nie jest żaden event sourcing. Stan tego obiektu nie jest zapisany w eventach. My używamy dalej Active Recorda. Niczego nowego nie trzeba się uczyć. Event sourcing jest super, ale nie do końca mi tu pasuje w tym momencie, przynajmniej na tym etapie tego projektu. My zapisujemy go do Active Recorda, a potem chcemy je opublikować. Po to, żeby inne elementy naszego systemu o tym się dowiedziały. Dobra, no to jedziemy. Co wtedy mogą zrobić inne elementy z naszego systemu? Nasz agregat opublikował event. Więc inne elementy, na przykład coś w tej samej domenie, może zasubskrybować się, czyli tu mamy pattern PubSub, Publisher Subscriber. Nasz inny element w naszej domenie może zasubskrybować, czyli czeka, aż w naszym event store pojawi się taki event i na niego reaguje. Czyli co to znaczy reaguje? Bierze jakiś swój kawałek kodu, za chwilę pokażę przykład, i przepuszcza ten event przez swoją logikę. Co jest z mojej perspektywy przynajmniej dużo ciekawsze, jest to, że nie tylko obiekt w tej samej domenie, ale też obiekt w innej domenie może to zrobić. Czyli obiekt w innej domenie, tu mamy other context, jakiś handler, taki fragment kodu, który handluje z eventami, nazywa się handlerem, więc taki handler eventu staff done w innej domenie też może zareagować, że coś tu się stanie. No dobra, wszystko fajnie, tylko jak to zaimplementować? Jak być może pamiętacie, repozytorium używało takiej klasy infrastructure event store write i wywoływało na niej call razem z eventem. I tutaj może być wszystko, co tylko chcecie. Tutaj rzeczywiście możemy wrzucić coś na Kafkę, czy do kolejki RabbitMQ. Możemy użyć Event Store DB, możemy użyć Eventide, na przykład Project, który też ma fajny Event Store, czy Race Event Store, podejrzewam, że też możemy użyć, tylko go w ten sposób nie używałem. I pozwoli, żeby nasza architektura potem wywołała odpowiedni handler. Ale można to zrobić prościej, bo naszym zadaniem w tym momencie nie jest rozdzielenie fizyczne tych domen, żeby one były, nie wiem, w różnych aplikacjach, na różnych kontynentach, cokolwiek, tylko chodzi nam o zmniejszenie couplingu, który jest między tymi domenami, żeby one logicznie były rozdzielone. I można zrobić na przykład w ten sposób. Bardzo zaawansowana mapa, nazwana handlers, która jako klucze ma nazwy eventów, klasy eventów. Czyli na przykład jak samochód został dodany, to jest emitowany w domenie katalog event car added. I mamy tu listę, zaawansowaną technologicznie listę wszystkich handlerów, które powinny dostać ten event. I teraz co się dzieje, kiedy ja wpisuję mój event do event store'a? Biorę wszystkie handlery, które powinny zostać wywołane i na każdym wywołuję call. Jest to, można, jak pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, dosyć to w takiej sytuacji, kiedy wiedziałem, że to jest produkcyjny kod, to stwierdziłem, no to jest jakaś zabawa. Ale szczerze mówiąc, jak otworzycie czerwoną książkę Vernona i przejdziecie do eventów domenowych, to niedokładnie w ten sposób, ale dokładnie na tej zasadzie jest podany pierwszy przykład użycia. Czyli synchroniczne wywołanie handlerów przez publikowane eventy na warstwie aplikacji. Czyli wręcz, bo to się dzieje w ogóle na warstwie, tak można powiedzieć, frameworku, bo to nie jest w naszych domenach, w naszych bounded kontekstach, to jest poza nim gdzieś na warstwie frameworku jest to przenoszone. A jeśli chcecie tutaj Rabbita, Kafkę czy Event Store, proszę bardzo, da się użyć. Ale logicznie możemy to rozdzielić nawet w ten sposób. Teraz tylko szybki pokaz, co się dzieje tutaj. W momencie, kiedy mamy jakiś nasz handler, czyli bierzemy jeden z tych elementów na górze i wywołujemy na nim call. Mieliśmy w domenie katalog car added, więc na przykład jest wywoływany handler w domenie availability.
na co reagujemy stworzeniem lokalnego obiektu domenowego domain item, czyli po prostu jeżeli ktoś dodał katalog do samochodu, to dodajemy item w tym kontekście mówiący, że mamy coś takiego, tylko chwilowo jest niedostępne. Gdzie nas to prowadzi? Prowadzi nas do idei serwisów aplikacyjnych. Do tej pory pokazywałem wam serwisy takie w App Services. Takie, które nie mają nic wspólnego z DDD za bardzo. Ale DDD opisuje dwa rodzaje serwisów. Serwisy aplikacyjne i serwisy domenowe. O serwisach domenowych dzisiaj nie mówię nic, bo one są oczywiste, jeżeli chce się je zaimplementować. To są serwisy, które leżą w domenie serwisowej i służą do tego, żeby skleić czasem zachowania między dwoma obiektami. Kiedy modelowanie ich na poziomie obiektów jest trudne albo nieoczywiste, to się czasem tworzy serwisy domenowe, pewnie nawet bardzo często. Natomiast serwisy aplikacyjne odpowiadają za ten styk, mówiąc znowu rejsowo, kontrolera z domeną. Czyli serwis aplikacyjny ma otrzymać z kontrolera bardzo proste parametry i serwis aplikacyjny ma, tak jakby ma prawo dostać się do warstwy infrastruktury, do repozytoriów na przykład i ma prawo korzystać z warstwy domenowej według tej nomenklatury architektury warstwowej. Więc serwis aplikacyjny już nie jest w App Services, tylko wylądował w naszej domenie. W domenie katalog na warstwie aplikacji, gdzie stworzyłem Add Car Service. Ten serwis byłby wywołany bezpośrednio z kontrolera. Szczerze mówiąc, jak dojdziecie do pewnego poziomu dojrzałości takiej aplikacji, to kontroler również może być wewnątrz kontekstu zdefiniowany pojedynczego. Natomiast na początek i tak naprawdę nawet na dłuższą metę nie ma nic złego w tym, żeby wasze kontrolery były na warstwie frameworku. Czyli normalnie, app controllers. I jeżeli macie akcję, nie wiem, controller cars na przykład i macie tam dodaj nowy, to z tamtego kontrolera wywołacie ten serwis. Co on zrobi? On doda pojedynczy element do katalogu samochodów, a co się stanie niżej, to już wiecie. Zostanie opublikowany event, który zostanie obsłużony przez inne domeny, które dodadzą swoje rzeczy jako efekt działania tego dodania. No to zobaczmy, czy to działa. Dajcie mi sekundkę, proszę. Zastanawiam się, czy ja się przygotowałem. O. Zostajemy w tej samej domenie, o której biznesowej, o której wam mówiłem, ponieważ wszystkie te snippety, które wam pokazywałem, pochodzą z tej aplikacji. Jest to aplikacja, co prawda, bardziej edukacyjna, ale jest. Dobra, teraz będę tyłem do ekranu, ale jakoś sobie damy radę. Dobra, musimy się zarejestrować. Nieważne. 555 musi być. Dobra. Mamy nasz serwis wynajmu samochodów, mamy instrukcję prostą, co robić. OK, byli jacyś klienci do tej pory, chyba byli zadowoleni. Dobra, mamy jakiś dashboard, zajrzyjmy. Są nasze dane, jeśli chodzi o opłaty, to wszystko jest ogarnięte. Nigdy nic nie wynajmowaliśmy, to by się nawet zgadzało. I mamy wspomnianą tabelkę, listy samochodów do dodania. Właśnie przywieźli nowe samochody, wyczyściliśmy i ustawiliśmy jako dostępne, więc wybierzmy sobie, powiedzmy, weźmy ostatni. Drogi i w ogóle wynajmujemy. Dobra. Have a great trip. Super. Zobaczmy, może możemy go wynająć jeszcze raz. Nie, jest już niedostępny. Inne też nie możemy kliknąć, a rzeczywiście możemy wynająć tylko jeden naraz. Spójrzmy na nasz dashboard. Mamy jakąś obecnie wypożyczony samochód, wiemy ile kosztuje teraz. Hint, jakbyśmy poczekali godzinę, to by kosztował więcej. I co? I możemy go zwrócić. OK, dziękujemy za wyprawę. O, w tym momencie coś jesteśmy winni i mamy historię naszych wypożyczeń.
samochód jest jeszcze niedostępny, a to dlatego, że w tym momencie poszedł sygnał do innego kontekstu, w którym teraz ktoś musi pójść, sprawdzić, czy w środku jest wszystko czysto i zatwierdzić, że samochód jest znowu dostępny. I tak działa ta prosta aplikacja. Naprawdę prosta, ale już ona ma 5 różnych kontekstów, które tam powoli wam pokazywałem. I co jest najważniejsze, działa. Dobra. Kiedy jak opisywałem historię o Jamy, on doszedł do tego, że jakiś mistrz, nie widzę tutaj siebie w tej roli, powiedział mu, na czym to wszystko polega, a on teraz ruszył w góry i spędził no w sumie 3 lata dążąc do mistrzostwa. Musiał naprawdę zrozumieć, przyjąć, przetrawić to wszystko, co zostało mu powiedziane i znaleźć swój sposób. No tylko co gdyby miał trochę pomocy? Nie tylko on w tych czasach tworzył nowe sztuki walki. Był na przykład taki człowiek. Jasne, ludzie mówią, że był aktorem, ale stworzył swoją sztukę walki, na której się opiera wiele dokonań, które mamy dzisiaj. W tym samym czasie, zresztą tych dwóch się akurat znało, żył jeszcze taki człowiek. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby połączyli siły. Jaka to by była sztuka walki, nie? No my mamy trochę łatwiej, bo my mamy społeczność. Więc może my sobie możemy pomóc. To jest druga edycja DDD, która się odbywa tutaj. Wiem, że na południu Polski trochę więcej się mówi o DDD, ale myślę, że warto, żebyśmy wszyscy rozmawiali. Moglibyśmy się spotkać co jakiś czas, nawet online. Albo może na żywo, raz na 2 miesiące. I szczerze mówiąc, to nie musi być w Warszawie, ja chętnie dojadę na przykład. I wiem, że wiele osób tutaj też. Start the Book Club to jest idea, którą wiele osób powtarza i ona też bardzo rezonuje dla mnie. Czyli wybieramy sobie jeden rozdział i na jednym z tych spotkań teraz rozmawiamy na przykład, czy repozytoria są fajne. Czy może jest jakiś fajny gem, którego można użyć, bo to, że pokazałem to czyste rejsy, to nie znaczy, że wszędzie tak musi być. Myślę, że Packwork byłby super, tutaj również. Wiem, używałem i też byłem bardzo zadowolony. I myślę, że razem jesteśmy w stanie coś razem dokonać. I tak na zakończenie uśmiechnąłem się, tworząc tę listę, bo tak jak patrzyłem na te poziomy doświadczenia, ja mniej więcej widzę siebie tutaj. Bo na pewno nie powiedział, mimo że napisałem parę aplikacji, mimo że zamodelowałem parę domen w życiu, to nie powiedziałbym, że jestem experienced z powodu tego, że ta metodologia jest jeszcze trochę nowa. Więc mniej więcej widziałbym się gdzieś tu. I to jest właśnie dla mnie najśmieszniejsze, bo to jest dokładnie to samo miejsce, które akurat mam w Karate Kyokushin. Więc dziękuję wam bardzo, podyskutujemy.